Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale mtbxc.pl. Jesteśmy po świętach, więc czas nadrobić zaległości. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Oczywiście w świecie kolarskim gruje teraz w Polsce jeden temat i oczywiście nie milkną echa piątkowego, nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia delegatów PZKOL, na którym, jak się okazało, prezes Banaszek został obroniony głosami delegatów. Tam było chyba 40 ileś do 15, no więc prezes zostaje, na co od razu zareagował minister Bańka, który powiedział, że cofa dotacje dla PZKOL-u, dla kolarstwa. Znaczy się może nie tyle cofa, co nie będzie ich dawał w kolejnym roku, więc jakby PZKOL jest skazany teraz na dotacje z PKOL-u prawdopodobnie. Może też to będzie jakiś taki pozytywny bodziec dla całego zarządu, no bo będą musieli się bardzo mocno postarać o zewnętrzne finansowanie, czyli o sponsorów. Pewnie po ostatnim kryzysie wizerunkowym nie będzie to łatwe dla nich, no ale jak już na takie odpowiednie tory wejdą, to może to nabrać takiego menedżerskiego zarządzania całym związkiem, więc no, może tak w perspektywie paru lat może to być w sumie jakiś dobry ruch i pewnie kiedyś to ministerstwo tam wróci z tymi finansami. Oczywiście komentowanie całej tej afery jest bardzo niewygodne, bo nawet jak się nie chce tego robić, to wychodzi na to, że jest to sprawa polityczna i jakby ciężko przedstawiać jakieś sensowne argumenty, żeby nie były one zbite jakimiś właśnie wątkami politycznymi. Dlatego sobie to komentowanie odpuszczam. Natomiast taka jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, jest taka, że widać, że w tym kolarstwie naszym polskim to nie ma takiej biedy. Są duże pieniądze, no bo wszyscy ci panowie, którzy tam się spierają, kłócą, to nie robią tego dla dobra kolarstwa. No ciężko tak to odnieść. Raczej tam są jakieś prywatne interesy i widać, że tam pieniądze jakieś jest do wyrwania bardziej lub mniej legalnie i chyba to głównie się o to tutaj wszystko rozchodzi, bo widać, że jakby te frakcja, jest ich tam pewnie z 3, jak nie 4, no grają tutaj o hajs, no i tutaj nie ma sobie co wmawiać, że tam zasłaniają się jakimiś wielkimi nazwiskami dobro polskiego kolarstwa, no ale to jest taka szczagatka, nie? Tam chodzi o hajs, tylko o hajs, no ale to nieważne, skupmy się na tym, co w kolarstwie, bo w kolarstwie też się trochę dzieje. Wczoraj mieliśmy Puchar Świata w kolarstwie przełajowym, wygrała Sanne Kant i Matthew van der Poel, który tutaj odbił się trochę i naprawdę zrobił małą demolkę, jeśli chodzi o wyniki. Wszystko się odbywało w Zolder, na to, że jest taka fajna trasa. Trzeci news, który może nas najbardziej zainteresować, to jest taki, że w Wigilię 24 grudnia ukazał się na stronie UCI wywiad z zawodnikami, z dwójką zawodników, z Flickingerem i z Mają Włoszczowską. No i na jedno z pytań, jakie są plany na 2018 rok, no to Maja odpowiedziała, że między innymi chciałaby wygrać Cape Epic, więc można to traktować jako deklarację, że no Maja w 2018 wystartuje w Cape Epic. To jest dosyć gorący i ważny news. Tak jak zawsze mamy ze sobą trzy newsy. Widzimy się w kolejnym odcinku za dwa dni. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że macie się dobrze po świętach. Niedługo już Sylwester, czas podsumowań. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.